Zarówno uczniowie kończący w tym roku gimnazja, jak i ich rodzice odetchnęli dzisiaj z ulgą. Wszyscy z 597 uczniów trzecich klas gimnazjów mogli przystąpić do egzaminu końcowego. Wszyscy mają nadzieję, że w poniedziałek taką samą możliwość będzie miało 737 uczniów klas ósmych z suwalskich podstawówek. Egzaminy w miejskich placówkach odbyły się bez zakłóceń, poinformował nas ratusz. To, można powiedzieć, historyczny egzamin. Od 1 września po 20 latach funkcjonowania gimnazja przestają istnieć w polskim systemie edukacji. Do łask już wróciła ośmioklasowa szkoła podstawowa, a stare, dobre czteroletnie licea zaczną kształcić młodzież już od 1 września bieżącego roku. Tego dnia do szkół średnich trafi podwójny rocznik uczniów.